Witam, witam serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu, to Ida Wysocka. Zapraszam Was na czytanie pod tytułem Trójkąt miłosny, co dalej? Chcę od razu zaznaczyć, dla kogo to czytanie. Czytanie wyłącznie dla kobiet, kto znalazł się w sytuacji, kiedy jest jeden mężczyzna, dwie kobiety. Przy czym Wy jesteście drugą kobietą, czyli na przykład jest żona albo jest stała partnerka, a Wy jesteście drugą kobietą, tą tajemniczą kobietą, powiedzmy. Zrobimy, jeżeli ktoś ma odwrotną sytuację, to będzie następne czytanie. Zrobimy kolejny filmik, żeby tutaj nie rzucać wszystko do jednego worka, żeby nie było zamieszania. Wyłącznie dla tych, kto jest na miejscu drugiej kobiety. Zrobimy dzisiaj. I ja chcę od razu zrobić taki wstęp, który jakby wytłumaczy, jak to wygląda na poziomie energetycznym. Chcę od razu powiedzieć, że u mnie nie ma na celu nikogo oceniać, ani tam mówić o jakiejś moralności. Absolutnie nie, tylko chcę powiedzieć, żeby mogliście troszeczkę rozszerzyć i zobaczyć no, bardziej szeroko tą sytuację, w której teraz jesteście. Ponieważ my wszyscy byliśmy kochankami, żonami, każdy z nas przechodził takie doświadczenie, nie w tym wcieleniu, w poprzednich, albo będzie jeszcze przychodzić, więc tutaj absolutnie nie o to chodzi, żeby tutaj o kogoś wywołać jakieś poczucie winy i tak dalej. Nie, odwrotnie, dlatego, żeby tylko zrozumieć, dlaczego to doświadczenie i przeżyć to doświadczenie w najbardziej ekologiczny dla Was sposób. Więc kto nie chce żadnych wstępów, przychodzicie w czasówce, będzie oznaka, gdzie się zaczyna czytanie, a kto chce posłuchać, to serdecznie zapraszam. Znaczy, o co chodzi z tymi relacjami trójkątnymi, jak to wygląda na poziomie energetycznym? No załóżmy, jest związek. Być może nieszczęśliwy, być może tam wszystko wygasło, ale jest pewna energetyczna struktura. Kiedy mężczyzna i kobieta mieszkają ponad rok czasu, tworzy się na poziomie energetycznym taki jakby kłębek, jak gniazdo. Czyli to jest dość silna energetyczna struktura. Łączą się linie rodowe, tam się tworzy się karma i tak dalej. Załóżmy, jest taki związek. Pojawia się nowa kobieta. Pojawia się nowa kobieta i zaczyna coś iskrzyć, tak ludzie się poznają, tworzy się też chemia. Jest chęć zbliżenia albo zbliżenie nawet następuje. To jest jedna kobieta, tak? To jest od razu no, w większości, bo są kobiety bardzo silne energetyczne, albo w większości ta energetyczna struktura słabsza. I co się dzieje? Energię od tej kobiety, ponieważ jeżeli już było bliskość na poziomie fizycznym, jakby cały czas idzie do tego mężczyzny i tutaj jest taki jakby, jeśli mówić prosto, w prosty język, to z Was, tak z tej kobiety drugiej, czerpie energię cała rodzina tego mężczyzny. Tak? Gdzie on mieszka, jeżeli on na przykład ma dzieci i tak dalej. Jakby idzie ogromne energo, jakby wysysa, jest zabierana energia od tej kobiety, a nie nie oddaje ten mężczyzna z powrotem, ponieważ mężczyzna albo oddaje mało. Więc od razu pierwsze, dlaczego nie warto w takie relacje wchodzić? Dlatego, że to praktycznie zawsze za minusem. Wiadomo, że są tam jakieś wyjątkowe inne sytuacje, ja mówię o większości. Praktycznie zawsze to idzie za minusem dla drugiej kobiety na poziomie energetycznym. Czyli u Was idzie wyczerpanie, może być ból, może się pogorszyć stan zdrowia, no i plus tworzy się też karma. Znaczy tak,
Jeżeli na przykład ta osoba obiecuje wam, tak, że tutaj się skończy relacja i mężczyzna odejdzie do was. Zdarza się i tak, ale bardzo często, że na waszej energii, na nowej, na tym zapale, ponieważ bardzo często to jest bardzo silna chemia, bardzo silna seksualna energia, na tej energii może zacząć tutaj lepiej się układać, on może odnowić, a nawet jeżeli nie było bliskości na poziomie fizycznym i z tą kobietą, ponieważ wchodzi jakby nowa energetyczna struktura, nowy ogień. I tutaj może zacząć się układać, może być ok, tak? I ta osoba zapomina często o tej drugiej kobiecie i wy dostajecie ogromną traumę. Ogromny ból, a tutaj zaczyna się układać, czyli waszym kosztem ktoś sobie po prostu naprawił, no można powiedzieć, naprawił związek. Tak, wiadomo, że takim sposobem to tutaj się naprawia na jakiś czas, tak wiadomo, bo jeżeli człowiek nie pracuje nad sobą, nie pracuje nad związkiem, to trudno powiedzieć, że to jest naprawa. Raz, to jest pierwsza przyczyna, dlaczego nie warto. Druga przyczyna. Załóżmy, wam się udało i ten mężczyzna odchodzi, tak, i wy jesteście razem. Jeżeli było tak, że ten mężczyzna odchodzi tylko z waszego powodu, wy jesteście przyczyną, dlaczego ten związek się rozpadł, też się tworzy karma negatywna, ponieważ jeżeli tam ktoś ucierpiał, albo dzieci, albo energetycznie tak wygląda, jakby rozburzyć gniazdo. Tak, my wiemy, że nie wolno burzyć gniazda ptaków, tak? Tak i tutaj. Jeżeli gniazdo zostało rozburzone, ta energetyczna struktura została rozburzona, tworzy się negatywna karma, czyli wy jeszcze to będziecie przepracowywać. Jako dla was, tak i dla waszego potomstwa. Niestety, jeżeli wy macie córki albo będziecie mieli kiedykolwiek tam w przyszłości, na przykład wnuków, szczególnie na linię kobiet, idzie negatywny wpływ. Więc tutaj pod tym kątem też nie warto w takie relacje wchodzić. Jeżeli już jesteście w takich relacjach, to absolutnie siebie nie wolno oczywiście obwiniać. To doświadczenie jest potrzebne, jeszcze raz się powtórzę, my wszyscy byliśmy na tym miejscu i na tym, i to jest absolutnie nie o to chodzi. Najważniejsze, żeby po prostu zrozumieć pewne kwestie. Znaczy, co jeszcze chciałam powiedzieć? U mnie też są takie czasem panie, które mówią: OK, ja nie chcę, żeby on się rozwodził, niech po prostu będzie taka relacja trójkątna. Znaczy, pierwsze, to świadczy, jeżeli wy się zgadzacie na rolę tajemniczej kobiety, że jest nieprzepracowane poczucie własnej wartości. Bo jeżeli jest takie, że okej, ja będę drugą kobietą, okej, tam będzie coś w ukryciu, to jest jakaś blokada u was, tak? Którą też trzeba przepracować, ponieważ wcześniej lub później no, ta relacja będzie sprawiać jednak nieprzyjemności dla was na poziomie no, mentalnym, tak? Chyba wszystko powiedziałam. Aha, pewnie powstaje pytanie, co zrobić, no, jeżeli na przykład no, spotykacie jakiegoś mężczyznę, który wam się podoba, ale on jest w trakcie rozwodu, tak mówi. Co zrobić? Można mu pokazać, ostrożnie, że on się podoba. Ok, możecie go rozglądać jako osoby dla relacji romantycznej, ale nie wchodzić w relacje bliskie. Nie dopuścić zbliżenia na poziomie fizycznym, żeby się ta więź nie stworzyła, tylko tutaj najlepsza postawa taka dla kobiety. Okej, mi się podobasz, ale ja mam swoje zasady. Ja się nie spotykam tam na przykład z mężczyznami, kto nie jest wolny i rozwiązuj swoje problemy, tak? I kiedy je rozwiążesz, jeśli ja będę jeszcze wolna, to też ważne zaznaczyć, zobaczymy, co będzie.
Wtedy, jeżeli to jest prawda, że człowiek się rozwodzi, że jest trudny związek, to ta osoba z wami będzie. I w taki sposób wy unikniecie tej okradania z energii raz i unikniecie też negatywnej karmy dla siebie i dla swojego potomstwa. Więc tutaj tak, taki wstęp. No, bardzo mi też zależy, żeby te filmiki przynosiły chociaż taką korzyść też, chociażby dla jednej osoby, jeżeli ktoś uniknie takiej relacji, albo wyciągnie wnioski, albo przejdzie poprzez to tak luźniej, łatwiej będzie, tak? To już to mnie bardzo ucieszy, ponieważ u mnie celem jest, żeby pomóc. Dobrze, a teraz przechodzimy do czytania. Zrobimy na 18 domów. Na 18 domów. Ja teraz wezmę 15 kart. Relacje trójkątne dla wszystkich, kto mnie będzie oglądać. Znaczy, zaczynamy teraz samo czytanie. Ja musiałam przestawić kamerkę, ponieważ bardzo trudno, jeżeli rozkład jest większy, to tak ustawić, żeby było normalnie widać. Znaczy, to energia waszego mężczyzny, to energia signifikator, to signifikator stałej partnerki waszego mężczyzny i to wasz signifikator. Znaczy, zacznijmy od niego, jak on się przedstawia, jak on się pokazuje w tym rozkładzie. Znaczy, mężczyzna, co u niego w myślach, co u niego w ogóle w głowie, co dla niego jest teraz aktualne. Dla niektórych jest pokazane, że człowiek może bardzo aktywnie myśleć o
O zbliżeniu, o bliskości mogą być obsesyjne myśli powiązane z bliskością na poziomie fizycznym. Nawet erotyczne mogą być takie myśli i tego może być dość dużo, ponieważ to wyszło nad samą głową. Też karta Lis mówi o tym, człowiek myśli o swoich korzyściach, o przyjemnościach dla siebie. Być może nawet myśli, kochani, jak okłamać. I tutaj nie będziemy się skupiać, kogo, czy tą osobę, czy tą, jak zmanipulować, jak uniknąć odpowiedzialności. Też karta Lis to taka karta, kiedy człowiek ma korzyści dla siebie, ale nie odpowiada za swoje czyny czasem. Znaczy taki moment. Też, kochani, te karty mogą mówić o tym, że człowiek ma takie myśli, które go bolą, tak, ponieważ tutaj na sercu też żmija wychodzi. Być może ciągle się powtarza coś w głowie u człowieka, tak, i to jest takie troszeczkę bolesne dla niego, a szczególnie jeżeli była kłótnia. Jeżeli była kłótnia, a kłótnie tutaj na pewno są z tą partnerką, która jest stała, i jakby człowiek ciągle siebie obwinia, gdzieś. Może nawet kłamać tylko dlatego, żeby uniknąć tego obwiniania i tego poczucia bólu, żeby nie poczuć się gorszym, a odwrotnie być lepszym, no, w oczach przynajmniej innych osób. Dlatego człowiek może kłamać nawet nieświadomie, to robić, kłamać i wierzyć w swoje kłamstwa. Tak jest pokazane. Znaczy tutaj energia stałej partnerki. Znaczy co tutaj się pokazuje? I co jest w ogóle między nimi? Znaczy oni wychodzą daleko, dość daleko od siebie, co świadczy, że nie ma silnej więzi emocjonalnej, nie ma silnej więzi na poziomie fizycznym. Nawet jeżeli ludzie mieszkają, to spędzają mało czasu razem, mało gadają, mało przebywają, tam mało się przytulają. Chodzi o to, że oddaleni od siebie, nawet jeżeli mieszkają w jednym domu. Co łączy te dwie osoby? To znaczy, zobaczymy tak, w taki sposób. Tutaj mogą być dzieci, projekty. Też finanse pomiędzy nimi. Też karty pokazują, że tutaj mogły być już zdrady wcześniej u niektórych, że kłamstwa, zdrady mogły być już wcześniej w tym związku. Coś mogło być też w ukryciu, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o tą osobę, dla niektórych karty pokazują, że ta osoba może wiedzieć o tym, tak, że na przykład, że były zdrady, że były kłamstwa, ponieważ tutaj widzicie po diagonal pokazuje o przyjściu informacji o zdradę albo może i nie wiedzieć, ale szukać powiedzmy jakichś dowodów albo gdzieś na poziomie takim intuicyjnym to szczytywać, podejrzewać, ponieważ tutaj druga diagonal, my widzimy, karty pokazują, że są jakieś tajemnice, które wiążą się z rodziną, czyli odczucia pewne, pewne podejrzenia tutaj też są, albo są po prostu informacje, albo ta osoba może wiedzieć, o co chodzi. Tak. Nawet i tak u niektórych może być, ponieważ jeździec i karta żmij, czyli osoba może mieć świadomość, że jest druga kobieta. Albo taka sytuacja z inną kobietą już mogła być kiedyś. I to zostało jakby, no jeszcze nie przerobione. No takie rzeczy trudno generalnie przerobić. Znaczy tutaj tak to wygląda. Po drugiej stronie, tutaj też mogą być, nawet ze strony tej osoby, może być chęć już odcięcia, ale niekoniecznie. Te karty też mogą oznaczać strach, stracić stabilność, strach wyjść poza strefę komfortu, strach ucierpieć, albo też może chodzić strach o podział nieruchomości. Tak jest pokazane.
No, niekoniecznie to nieruchomość, dom to jest poczucie bezpieczeństwa, to jest jakby pewna stabilizacja. Albo to jest strach, albo to już się odbyło, tak? I to teraz idzie na przykład jakieś procesy powiązane z podziałem, z czymś takim. W ogóle karty pokazują, nieprzyjemne rzeczy się dzieją w domu, przy czym tutaj to kosa, a to może być kłótnia, to mogą być toksyczność, ostre słowa. Tak, to jest na poziomie serca. Następnie wasza energia, tak? No, u was w głowie co? Albo było już rozstanie z tą osobą, albo jest chęć po prostu odcięcia, odseparowania takiego totalnego od tej osoby. Znaczy. Albo to też karta pokazuje ból, tak? Coś nagle mogło się wydarzyć, co no nie było przyjemne dla was, ponieważ kosa, widzicie, ona ścina róże. Róże to jest żeńska energia, to jest miłość, to jest piękno. Jakby tutaj niezbyt fajne myślenie, takie myślenie, które sprawia nieprzyjemność. A znaczy, teraz zrobimy taką analizę, co pomiędzy wami. Wy patrzycie na siebie. To znaczy, że ta osoba o was myśli, widzi was jeszcze w swojej przeszłości, w swoim życiu, jako również wy też tą osobę jeszcze myślicie o niej, widzicie tą osobę w swoim życiu, nie możecie odpuścić. Wyszliście daleko od siebie, co świadczy o tym, że albo nie ma kontaktu, albo bardzo kontakt utrudniony i w ogóle nie ma możliwości przebywać jakby razem w tym momencie. Jakby są utrudnienia. I też to może świadczyć o tym, że jest oddalanie teraz od siebie, chociaż znów taki to, że patrzycie na siebie, to jest dobry znak, że ta więź jeszcze jest. I ta osoba, i wy no, jesteście dla siebie ważni, jeśli tak można powiedzieć, w tej sytuacji. Znaczy, ta linia pokazuje waszą drogę do siebie. Waszą drogę do siebie, znaczy tak. Tutaj też wychodzi dość ciekawe. Widzicie, karty wam zapowiadają tutaj jeszcze jakieś romantyczne przeżycia w takim połączeniu. Czyli to może być romantyczne spotkanie, to może być w tajemnicy, przy czym po księżycu, albo nocną porą, albo wieczorową porą, albo to jest jakaś rozmowa. Rozmowa. Też dla niektórych to może być prezent, próba złagodzić w jakiś sposób sytuację, coś pięknego dla was zrobić. Tak jest pokazane. Ale w takim połączeniu to nie, wiecie, niepoważne jakieś czyny, to coś jest, gdzie troszeczkę jest podkłamane, gdzie jest jakaś manipulacja, gdzie coś upiększone. Też. Sama ta linia jakby pokazuje drogę do siebie, czyli poprzez co trzeba przejść. Karta Żmij mówi, że być może tutaj pokonać swoje strachy, być może urazę, jeżeli była kłótnia, jakiś ból, jakieś takie niefajne rzeczy, jakby kiedy to będzie przerobione, kiedy troszeczkę to ból jakby i strach odejdzie, tak, to powiedzmy. Takie spotkanie, albo taka propozycja, albo taka rozmowa może nastąpić, jeżeli teraz nie ma kontaktu, tak? Albo wtedy mężczyzna wyjdzie na bardziej aktywne no, działania, ponieważ tutaj wychodzi inicjatywa ze strony mężczyzny, widzicie? Co jest przeszkodą? Przeszkodą jest strach, przeszkodą jest być może też żmije to takie.
taki ból, który no człowiek nie może odpuścić. Tak? To taki strach, który paralizuje. A też karta wieży mówi o tym, że może być strach powiązany z procesami, z sądem, z pracą, albo generalnie to może być też praca, jakieś sprawy urzędowe, zawodowe i sądowe. W każdym razie osoba jest wami zainteresowana jeszcze. Duża odległość mówi o tym, że może to potrwać, zanim na przykład nastąpi kontakt, jeżeli teraz nie ma, albo zanim coś troszeczkę zacznie się wyjaśniać. Tutaj potrzebny jest czas. A tak to wygląda. Znaczy taki przekaz. Bardzo wam dziękuję, kto był ze mną. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.